Witam. Dzisiaj zobaczycie prezentację zestawu ratunkowego od firmy DigiToys. Zestaw ten zawiera wóz policyjny z przyczepą, na której znajduje się łódź i dwaj nurkowie. Łódź jest odczepiana od naszego wozu policyjnego. Posiada ona dwie osie, na których łódź się porusza. Samą łódź możemy również odczepić od przyczepy. Jest ona mocowana z dwóch stron, z przodu i z tyłu. Gdy już udało nam się odczepić, mamy taką oto łódź, napędzaną na dwa silniki. Mamy miejsce dla naszych nurków, a także miejsce, w którym tę łódź się prowadzi. Zajmijmy się teraz naszym wozem policyjnym, który jest wyposażony w system polewania wody. Wóz ten posiada również otwierane drzwi od strony kierowcy i pasażera. W środku mamy umieszczoną figurkę kierowcy. Drzwi możemy zamknąć. Z przodu mamy lusterka, światła. Również znajdują się tutaj wycieraczki. I tak się prezentuje przód samochodu. Po bokach mamy ukryte szuflady, w których umieszcza się sprzęt potrzebny do akcji. Dół możemy otworzyć za pomocą tej oto klapy i mamy widoczny sprzęt, linę i jakieś małe gaśnice. Z drugiej strony samochód również posiada takie oto szuflady. Najpierw podnosimy do góry. I później chowamy . Mamy tutaj również mniejsze szuflady, w których również można schować jakieś akcesoria. Również jest klapa, która nam się otwiera, i kolejne gaśnice i jeszcze inne przybory. Wszystko to ułatwia pracę ekipie. Na górze mamy wąż, z którego polewana jest woda. Mamy tutaj również drabinę. Zaczepiona jest ona również na dwa zaczepy z dwóch stron. Jest ona rozsuwana. Możemy ją przyczepić z powrotem. Tutaj znajduje się wlew wody, który możemy później zamknąć tą oto zatyczką. Tutaj kolejna drabinka, po której można dostać się na górę. I tak wygląda tył samochodu. Jeśli taki zestaw Ci się spodobał, wejdź już teraz na stronę megadyskont.pl.